Professor Tolkien. You stand alone. Not a lover. Rohirrim! Avengers! A nie, to jednak nie to uniwersum, przepraszam. Uniwersum być może nie te, ale nie da się po prostu już dobitniej stwierdzić, że twórcy serialowego Władcy Pierścieni od Amazona wypowiedzieli fanom wojnę i nie żeby jakoś przez ten cały czas, odkąd pojawiają się materiały z Władcy Pierścieni, tego serialowego, coś w tej materii było innego, coś w tej materii mogło nas zadziwić, bo stopniowo przyzwyczajają nas do kolejnych po prostu etapów tego, jak ten serial może wyglądać, więc fakt tego, co stało się podczas Comic-Conu w San Diego, który wrócił po 2 latach przerwy bodajże, no, nie jest jakoś specjalnie ani dziwny, ani zaskakujący, ani odkrywczy, ale fajnie, że twórcy w końcu zagrali w otwarte karty, no bo taka elementarna uczciwość, nawet jeśli robi się chłam, no po prostu tego wymaga. No a skoro twórcy pokazywali, jak ten Władca Pierścieni ma wyglądać, to także fani dawali do zrozumienia, co o tym wszystkim myślą, począwszy od pierwszych teaserów, pierwszych trailerów, aż kończąc po ten duży trailer, który, ten wiecie, największy z największych, który pojawił się na Comic-Conie, gdzie są te wszystkie ekstra turbo wypasione sceny, zdaniem Amazona oczywiście, i on także spotkał się z takim dość chłodnym przyjęciem fanów, co zresztą widać chociażby po tym, jak te wszystkie zwiastuny i te materiały są odbierane właśnie za pomocą lajków na YouTubie czy na jakichś innych platformach, tam gdzie po prostu jeszcze można komentować. I ci fani byli negatywnie nastawieni, na przykład do tego, że Amazon pozbył się Toma Shippeya, czyli takiego naczelnego, powiedzmy, znawcy Tolkiena, na którego podczas tego Comic-Conu powołano się, no, że niby dbano o to, żeby wsłuchać się w te jego sugestie i w te jego rady. What guidance did you take for those characters' creations? Well, so we had the privilege of working with Tolkien scholars like Tom Shippey. Serio? Nie czujecie jakiegoś wstydu? Nie ma tam ciarek zażenowania czasem? Czy to czasem nie było tak, że pozbyliście się Shippeya, bo mówił wam, co robicie źle i że robicie w uniwersum profesora, no, straszny syf. A wszystko, co pojawiało się po kolei, to było takie sondowanie tego, jak daleko można się posunąć. Oczywiście nie po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, ale tu wojownicza Galadriela, tam Galadriela, która jest w Numenorze, tu mamy Harfootów czarnoskórych, tu mamy jakąś krasnoludzką księżniczkę bez brody i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Galadriela jest tutaj bez męża, przynajmniej on nie jest w żadnym ze zwiastunów i materiałów pokazany, więc też można sobie łatwo wniosek wyciągnąć i to wszystko działo się właśnie na zasadzie takich wrzutek, takich sond, jak to wszystko będzie odbierane, a odbierane było w skrajnie negatywny sposób. No a jeśli krytykowałeś, jeśli się sprzeciwiałeś, to w myśl zasady, kto nie z mieciem, tego z mieciem. Oczywiście tłumaczono, że ci, którzy krytykują, no to nie rozumieją współczesnego świata i jego potrzeb. I to w najlepszym razie, bo w najgorszym oczywiście lądują w jednym worku z wszelkiej maści rasistami. No a wracając do tego współczesnego świata, to warto właśnie wrócić do tego, co było na samym początku, czyli do faktu, że twórcy, aktorzy i wszyscy zaangażowani w projekt Władcy Pierścieni od Amazona postanowili już jawnie wypowiedzieć fanom, tym wszystkim, którzy gdzieś tam mają trochę miejsca w serduchach dla Tolkiena, wojnę. I to już tak jawnie, bez żadnego krygowania się, bez żadnego czajania się gdzieś za rogiem i tłumaczenia, że właściwie, wiecie, to nie jest tak, jak myślicie. Nie, jest właśnie tak, jak myślicie. I my wam to wszystko
teraz wyłożymy. No bo taka pani Lindsay Weber, która jest wykonawczym producentem Władcy Pierścieni, powiedziała, że adaptacja Tolkiena jest odbiciem, albo powinna być odbiciem współczesnego świata i że Tolkien jest dla wszystkich. No oczywiście, że jest dla wszystkich, ale to nie uprawnia was w żaden sposób do tego, żeby z tej adaptacji, właściwie tego fanfiku, tak jak przed chwilą powiedziałem, no, naruszać tym integralność dzieł, twórczości świata Tolkiena. Czym innym jest adaptacja, a czym innym jest branie sobie tego świata, nazw jego własnych i tworzenie własnej historii, a przy tym wszystkim opowiadanie, że halo, patrzcie, Tolkien, świat Tolkiena, profesor tak chciał, tak napisał. I my wam to pokażemy. My wam pokażemy, jak powinien wyglądać Tolkien według zasad, według prawideł współczesnej polityki. Bo to jest tak, że teraz wiecie, każde dzieło, każdy film, każdy serial, a przynajmniej te z określonych powiedzmy platform, muszą mieć reprezentacji pod korek. A jeśli nie będziesz mieć tej reprezentacji, jeśli nie będziesz widział siebie w tym dziele, w tym serialu, w tym filmie, no to oznacza, że po prostu to nie jest dla ciebie, że to jest zły serial, że to jest zły film, że to jest złe dzieło, że nie robi się tego tak, jak we współczesnym świecie trzeba, jakie są wymogi, jakie są standardy, a właśnie takie standardy próbuje narzucić Amazon i to już mówi jawnie. A ciekawe w tym wszystkim jest na przykład też to, że wydaje się, że ci wszyscy twórcy i aktorzy zaangażowani w ten projekt, który miał być wielkim sukcesem, a wszystko wskazuje na to, że będzie wielką wtopą, uważają, że po prostu mają jedyną słuszną rację. I że tym swoim przekazem, i tym swoim przesłaniem, i tym swoim serialem, na miarę naszych oczekiwań i na miarę naszych potrzeb, oni niosą nam jakiś kaganek oświaty, oświecenia, jakiejś wiedzy, uniwersalnej prawdy, no, z czego my powinniśmy oczywiście czerpać. My, którzy tego współczesnego świata nie rozumiemy, albo inaczej, rozumiemy doskonale, ale tego, co robi Amazon, po prostu nie akceptujemy. I tu warto skupić się na słowach pani Sophie Nonvet, która wcieli się w serialu w księżniczkę Disse, tą krasnoludzką księżniczkę, o której już tak wiele mówiliśmy, o której tak wiele miejsca poświęciliśmy i u niej odklejka jest już bardzo konkretna. Otóż pani Sofia mówi, że przywracamy równowagę w przemyśle filmowym i telewizyjnym, że ten serial to właściwie będzie odbicie świata, w którym żyjemy. I ja nie wiem tak szczerze, dlaczego wszyscy mówią to samo. Co to jest jakiś jeden przekaz po prostu medialny, który wyszedł gdzieś tam z biura marketingowego, z jakiegoś pionu medialnego, który dba o to, żeby przekaz był spójny, bo tak to wygląda. Właściwie każdy zaangażowany w ten projekcik powtarza to samo, powtarza te same oklepane formułki. Jakież to zmiany, jakieś to przełomowe zmiany niesie ten Władca Pierścieni. Czy nie widzieliśmy już podobnego chłamu, podobnych zmian, które zostały bardzo mocno przez fandomy dość duże skrytykowane? Na przykład Wiedźmin, na przykład Władca Pierścieni, na przykład Władca Pierścieni, Star Wars czy Star Trek, prawda? Ogromne fandomy i jakoś wszędzie to stanowisko mniej więcej było spójne, czyli robicie to źle. I już nawet nie chce mi się za bardzo omawiać tych bzdur o tym, jakoby pani Sofia była pierwszą krasnoludzicą na ekranie. Kolejny przełom, prawda? Tak jakby nie można było obalić tych bzdurek w ciągu 5 sekund, na przykład odpalając Hobbita. No bo tam oczywiście nie było krasnoludzic, prawda? No oczywiście, że nie. Całkiem niezłym gagatkiem jest jeszcze pan McKay, jeden z showrunnerów tego serialu, który potrafi w kilku zdaniach przypadających po sobie najpierw coś powiedzieć, a potem sobie zaprzeczyć. No bo pan McKay najpierw mówi, że książki Tolkiena dlatego przemawiają do tak wielu, ponieważ ich przesłanie nie postarzało się ani o dzień. Jednocześnie dodając, w sumie chcemy zrobić to samo, ale nie w sposób, który mógłby się wydawać przestarzały. Dążymy do bycia ponadczasowymi. No to jak to jest w końcu, panie kolego? Unikacie czegoś, czy będziecie to robić? Bo wydaje mi się, że to profesor unikał wkładania swojego świata, swojej twórczości w jakieś polityczne ramy, a wy właśnie dokładnie to robicie i to z grubej rury.
Plus jest taki, że właśnie gracie już w otwarte karty i nie krygujecie się z tym, ale wszystko tłumaczycie taką bardzo wyświechtaną frazą, którą można już dosłownie usłyszeć albo wyczytać gdzieś między wierszami, że profesor Tolkien to tak właśnie by chciał, żeby to wyglądało. I to jest właśnie coś, co chyba najbardziej mnie wkurza. Nie te zmiany, które już w tym serialu nastąpiły, bo ja się z tym pogodziłem, wiadomo, że ten serial taki właśnie będzie. Że tu już nie ma jakby łudzenia się, że okej, na razie takie materiały są, ale właściwie może wraz z pierwszym odcinkiem to będzie zupełnie inaczej. Nie, nie będzie, nie ma się co łudzić, ja straciłem tą nadzieję i no nie będę się tu krzyżem kładł czy rozdzierał koszuli, bo to nie o to chodzi. Ale tym, co najbardziej mnie wkurza, to fakt, że a jesteśmy już naprawdę u progu premiery, to już są dni, tygodnie, zanim ten pierwszy sezon Władcy wystartuje, to dalej ci ludzie potrafią sobie wycierać gębę Tolkienem, że u niego to tak właściwie było, wy tego nie rozumiecie, ale my wam pokażemy. I to jest po prostu najgorsze. Całość ma jednak drugą stronę jak każdy medal, a tym drugą stroną jest mobilizacja wśród fanów. I to widać. I ja nie mówię tylko o czysta kultura, bo my tu jesteśmy jakimś mikrokamyczkiem w całej tej lawinie, która gdzieś tam przetacza się przez świat. A prawda jest taka, że w każdym zakątku, w każdym języku krytykują produkcję Amazona, krytykują to, co Amazon robi z twórczością profesora. I super, bo ten głos ma szansę w końcu stać się bardzo słyszalny, a wydaje mi się, że będzie słyszalny im bliżej premiery i już w trakcie pierwszego sezonu. Jakby to powiedział klasyk, wszystkich nas nie pozamykacie. Open war is upon you. Whether you would risk it or not. Wojna czy nie wojna, otwarte karty czy nie otwarte karty Amazona, to już wiedzieliśmy, oczywiście dostaliśmy potwierdzenie, ale chciałbym usłyszeć, co wy o tym myślicie. Komentarze są do waszej dyspozycji. Wiem, że ten temat naprawdę rozbudza dość spore emocje. On jest szeroko komentowany, dlatego pewnych rzeczy też nie warto już powielać. No ale luźne, gorące emocje, impresje, to jest coś, co teraz chciałem wam przekazać i wydaje mi się, że to także wam towarzyszy, szczególnie tym ludziom, którym faktycznie twórczość Tolkiena jest gdzieś bliska i jest dla nich ważna i to, co się dzieje z Władcą Pierścieni od Amazona, no to po prostu ich najzwyczajniej w świecie boli, bo oni też na przykład, tak jak ja, chcieli po prostu dostać dobry serial i móc go chwalić, móc go także krytykować, ale wiecie, tak naprawdę tam, gdzie to jest niezbędne w obrębie fabuły, w obrębie realizacji. No a widząc to, co się dzieje, oj, powiem wam, czekam na ten wrzesień już z utęsknieniem. A jeśli chcecie więcej materiału o Władcy Pierścieni, o House of the Dragon, dajcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, wchodźcie na nasze kanały, bo do września, do premiery serialu będziemy tym wszystkim oczywiście grzać. Wydaje mi się, że jeszcze kilka perełek wpadnie, no bo właściwie co materiał, jeśli chodzi o Amazona, jeśli chodzi o Władcę Pierścieni, no to samobój, to są samograje, to są materiały, które po prostu nagrywają się same. Ja się teraz z wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!